Posłanka z Wielkopolski Katarzyna Sójka została nową minister zdrowia. Jest mało znaną osobą, dlatego fakt podążył jej śladami. Pierwsze kroki stawiamy w Ostrowie Wielkopolskim, w szpitalu, w którym pani doktor pracuje na oddziale internistycznym. We wtorek po południu premier powiadomił, że lekarka z waszego szpitala, z pana oddziału będzie nowym ministrem zdrowia. Było zaskoczenie? No z jednej strony oczywiście tak, natomiast z drugiej strony, no biorąc pod uwagę działalność do tej pory pani doktor, która i od strony medycznej, i od strony zaangażowania w kwestie zdrowotne już jako posłanki, jakby ta decyzja mnie nie zdziwiła absolutnie. Pani doktor podjęła pracę tutaj w naszym szpitalu w 2012 roku, zrobiła w 2019 roku specjalizację z chorób wewnętrznych i pracowała tutaj na oddziale no do czasu, aż została posłanką. Pani doktor była już w zasadzie od momentu, kiedy została posłanką, tylko na umowie zlecenie u nas, no, z racji swoich tam innych obowiązków. Także bywała tutaj u nas od czasu do czasu, natomiast zawsze, jeżeli tutaj przyjeżdżała, no to zawsze robiła dużo dobrego, bo jest osobą bardzo empatyczną. Także no szkoda, pod tym względem szkoda. A wierzy pan, że to będzie minister, który dogada się z lekarzami? No mam taką olbrzymią nadzieję, bo znam panią doktor od wielu lat i znając jakby jej charakter, jej zaangażowanie w rozwiązywanie różnych problemów, to myślę, że przynajmniej będzie jakiś postęp. Trudno liczyć, że będzie to z dnia na dzień, bo to są sprawy długofalowe, ale mam nadzieję, że jak najbardziej będzie to pozytywne. Drugie miejsce, które odwiedziliśmy, to poradnia zdrowia w Mikstacie, w której pani doktor pracowała wcześniej dużo więcej. W tej chwili pojawia się rzadziej ze względu na obowiązki poselskie. Natomiast, jak nieoficjalnie wiadomo, to właśnie w tym gabinecie we wtorek odebrała telefon, z którego dowiedziała się, że zastępuje Adama Niedzielskiego na fotelu ministra zdrowia. We wtorek po południu przyszła zaskakująca czy nie zaskakująca wiadomość, że lekarka z państwa przychodni będzie nowym ministrem zdrowia? Zaskakująca dla wszystkich. No, pani doktor pracuje od 2014 roku. W tej chwili to dokładnie to nie wiem, czy to jest 2000, ale chyba 2014. Przyjmuje no, pacjentów jako lekarz rodzinny, czyli praktycznie wszystkich, dzieci, dorosłych, wizyty domowe. Normalny lekarz. No, od momentu, kiedy została posłanką, no to sporadycznie, prawda? Jest to raz, dwa razy w miesiącu, prawda? W zależności od czasu. Jest po prostu lekarzem tak zwanym dodatkowym, prawda? Pani doktor Sójka jest bardzo dobrym lekarzem, jest lubiana wśród pacjentów, nigdy nie odmawia pomocy. Nawet jak nie ma u nas dyżuru, a mieszka tutaj w okolicy, no to wtedy też udziela pacjentom pomocy. Czy pani doktor się wczoraj cieszyła i chwaliła, jak odebrała wiadomość, że będzie ministrem zdrowia? Tak, owszem, my też żeśmy się ucieszyli, że mamy znajomego ministra zdrowia. Pogratulował jej pan? Tak, oczywiście. A będzie pan miał teraz problem, bo trzeba kogoś znaleźć na jej miejsce? No, problem z lekarzami jest cały czas. Nas jest tylko dwoje na ponad 5000 pacjentów. Stałych lekarzy jest dwoje. Mam tu, proszę Ciebie Państwa, z faktu. Bardzo miła i bardzo przyjemna pani. To znaczy się, ja znam od dzieciństwa, nie? Jak jeszcze była małym dzieckiem. Tak? No, ja, tak, bo mój mąż polował z jej ojcem też, nie? I to razem tam się spotykali, to więc przez to ją znam, nie? Ogólnie to jest bardzo miła i bardzo przyjemna i no i wszyscy chyba tak myślą, jak ja. A pacjenci też lubią ją? Czy są? Bardzo ją lubią. Bardzo ją lubią, bo byłam ostatnio u pani neurolog, więc pani neurolog powiedziała, że żadnego po prostu skargi nie miała, żeby jakiś pacjent powiedział o niej źle. Niedaleko jej mieszkam nawet, w Przedborowie, i to z tego ją znam i byłem już nieraz u niej w ośrodku zdrowia. No jest, jak by tu powiedzieć, no w porządku. Lekarzem i na pewno będzie jakiś przyszłość z niej. Czyli wierzy pan, że będzie dobrym ministrem zdrowia? No to jest już niewiadome, jak może człowiek się zmienia w każdej chwili, nie?
Jesteśmy w Przedborowie, to kolejny punkt na mapie Wielkopolski, z którym związana jest nowa minister zdrowia. Mieszka tutaj w pałacu, który znajduje się za tym wysokim płotem, otoczonym również stawami, który budynek ten należy do jej teściów. Tu mieszka z mężem i z czwórką swoich dzieci. Bardzo udzielała się w życiu wsi, uczestniczyła we wszystkich im większych imprezach, dożynkach, festynach. Tak więc mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, bardzo ciepło się o niej wypowiadają.